Lato z wiatrakami. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej organizuje już po raz drugi. Tym razem zaczyna się od Szczecina nieprzypadkowo, gdyż województwo zachodniopomorskie jest nie tylko liderem w produkcji energii z wiatru, ale też właśnie w naszym regionie powstało najwięcej nowych miejsc pracy w tej branży. Ponieważ województwo zachodniopomorskie moc wiatru wykorzystuje znakomicie, więc myślę, że stąd jest najlepsze miejsce, żeby ten wiatrobus wyruszył. W naszym województwie aż 17% zużywanej energii pochodzi z energii wiatrowej, a możliwości województwa mają charakter wzrostowy w tej branży. Województwo zachodniopomorskim naprawdę wiatrem stoi, bo ten wiatr daje nam naprawdę pozytywną energię. Pewnie niewielu z nas wie, że jesteśmy naprawdę, jeżeli chodzi o energię odnawialną pochodzącą z tych źródeł, jakim są wiatraki, absolutnym liderem w Polsce, bo mamy zainstalowanej mocy już ponad 630 megawatów, a następne województwa są daleko, daleko za nami. W odprawie wiatrobusu uczestniczył również Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, który zachęcał do kontaktowania się z wiatrobusem. Wszystkich informacji udzielać będzie grupa młodych ekologów, którzy podróżować będą wiatrobusem po Polsce. Tam będą wszystkie najnowsze informacje o tym, czym jest ta energetyka wiatrowa, jak można ją przyjaźniej, bezpiecznie lokować, co w związku z tym, czy jakie zyski czy profity można z tej energetyki dla przedsiębiorstw i przede wszystkim dla mieszkańców uzyskać. Akcja z wiatrobusem, który będzie jeździł po Polsce, ma za zadanie jeszcze większą promocję energetyki wiatrowej, szczególnie w tych regionach Polski, gdzie nie jest ona aż tak rozwinięta, a wakacje to doskonały na to czas. Wakacje to bardzo dobry czas, żebyśmy sami na własne oczy, uszy i dotknęli tych wiatraków w miejscach, w których jak wiemy one dzisiaj stoją w liczbie ponad 600 MW w naszym województwie. Zapraszamy wszystkich w okolice Wolina, w okolice Niechorza i innych miejscowości nadmorskich oraz w całym województwie, gdzie te farmy wiatrowe, te elektrownie wiatrowe stoją. Mieszkańcy naszego województwa, aby zobaczyć wiatraki, nie muszą daleko wyjeżdżać. Wszyscy na własne oczy możemy się przekonać, że jest to przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców energia, której produkcja znakomicie się rozwija dzięki wsparciu władz województwa zachodniopomorskiego.